jest mi niezmiernie miło, że siedzę tutaj w tym momencie, że rozpoczynam swoją pracę na poziomie pierwszej ligi jako samodzielny trener. Zrobię wszystko, żeby wykorzystać tą szansę i żeby udowodnić, że ten wybór był wyborem słusznym. Zorientowałem się już, że mam bardzo ambitną i dobrze przygotowaną kadrę szkoleniową. Bardzo mnie to cieszy i nie ukrywam, że bardzo się cieszę już na współpracę. W tej chwili jesteśmy na etapie budowania zespołu. Wiadomo, że po tym historycznym sukcesie, który zrobił trener Artur Skowronek, świetna robota, za którą należą mu się duże brawa. No, ale taki sukces, wiadomo, rodzi za sobą również to, że ci zawodnicy wyróżniający się no, odchodzą, bo szukają lepszej szansy w innych klubach. Więc gdzieś ta kadra w tym momencie jest dość szczupła, ale cały czas pracujemy tutaj z zarządem, żeby tą kadrę powiększyć o jak najlepszych, jak najbardziej wartościowych zawodników, zbudować ją przede wszystkim w ten sposób, żeby ten szkielet był bazował na zawodnikach doświadczonych, takich, którzy są w stanie udźwignąć trudy tej pierwszej ligi, a wokół nich otoczyć tych zawodników zawodnikami młodymi, wyróżniającymi się, którzy chcą się pokazać, przede wszystkim przebić do ekstraklasy, którzy mają ambicje pracować ciężko i rozwijać się jak najlepiej. I myślę, że taki klub jak Wigry jest znakomitym miejscem do rozwoju dla takich właśnie zawodników. Panie trenerze, może kilka słów o sobie. Po co dziennikarze mają tam przeszukiwać internet, bo pan z niejednego pieca piekarskiego jadł. Znaczy, no, ja myślę, że dziennikarze to już dawno pewnie to przeszukali i oni wiedzą. Natomiast no, pokrótce, ostatnia moja praca no, to w Piaście Żmigród, gdzie spotkałem się z bardzo fajną grupą zawodników, która no, zrobiła kolosalny postęp, bo tak naprawdę z przedostatniego miejsca w rundzie jesiennej wylądowaliśmy na miejscu szóstym, zajmując pierwsze miejsce w tabeli wiosny. Jeszcze w tej chwili została jedna kolejka, ale już myślę, że to jest sukces dla tych chłopaków, który podobnie jak i tutaj sukces w Wigrach kończy się tym, że wielu z nich już gdzieś tam dostało bardzo fajne propozycje, między innymi Darek Szczerbal, bramkarz, trafia w tej chwili już do Śląska Wrocław, to wiadomo, także jest sporo fajnych chłopaków też na tym szczeblu właśnie trzeciej ligi i dlatego między innymi my też gdzieś tam będziemy szukać zawodników, między innymi też w trzeciej lidze. No wcześniej był, tak powiem, nieudany epizod w Zagłębiu Sosnowiec. Byłem wtedy drugim trenerem u Darka Banasika. No niestety nie dano nam za bardzo długo popracować. Tam też była taka sytuacja, że wymienialiśmy sporo zawodników. Niestety początek nie był taki, jakbyśmy chcieli i dosyć szybko pożegnaliśmy się z Zagłębiem. Wcześniej jeszcze praca w Legii Warszawa, w Akademii. Tam pracowałem z rocznikiem 9-7, między innymi z chłopcami, którzy w tej chwili przebojem wchodzą na salony ekstraklasy, jak Wieteska czy Michalak. W kolejce gdzieś tam Ryczkowski jest, no jest Górka, który też jest w Stali Mielec był. No sporo tych chłopaków właśnie gdzieś tam w tej chwili gra na poziomie pierwszej ligi i ekstraklasy i bardzo się z tego cieszę. To też było bardzo dobre doświadczenie dla mnie. Jeździłem na różnego rodzaju staże, wiadomo, zdobywałem wiedzę na tyle, ile można było, między innymi w Blackburn Rovers, w HSV Hamburg. Ostatnio byłem nawet na stażu u swojego dobrego kolegi, przyjaciela Ilka Mamrota. Myślę, że tutaj nie ma co też mówić, że my się nie znamy. Znamy się bardzo dobrze, razem robiliśmy papiery UEFA i UEFA Pro i wiele nas łączy. Także no, między innymi też również byliśmy razem na stażu u trenera Nawałki w Górniku Zabrze. Także no, gdzieś tam może na poziomie tej pierwszej ligi jestem nowy jako pierwszy trener, ale swoje doświadczenie bogate, dosyć trenerskie już posiadam i będę się starał je wykorzystać jak najlepiej, tak żeby Wigry. No wiem, że na pewno będzie ciężko powtórzyć ten sukces, który zrobił trener Skowronek, ale na pewno będziemy robić wszystko, żeby chociaż trochę się do tego zbliżyć.
Jest plan przygotowań? Tak, oczywiście już gdzieś wstępny plan przygotowań jest, natomiast no wiadomo, że on gdzieś tam może ulec trochę zmianie z racji tego, że no, mnie jeszcze czeka ostatni mecz w Żmigrodzie. Gramy tam akurat z Lechią Dzierżoniów. Ja jestem człowiekiem, który jak podejmuje się czegoś, no to robi to do końca i nie wycofuje się z tego, aczkolwiek myślę, że nie miałbym problemów, żeby na przykład gdzieś tam zostać zwolnionym z tego, ale nie chcę zostawiać chłopaków, którzy wykonywali fantastyczną pracę i dla mnie, i dla siebie, i dlatego nie mogę ich zostawić w tym ostatnim meczu, także no i dzięki temu, no, znaczy przez to nie do końca te plany jeszcze są ułożone, ale z tego, co już wiem, jeśli chodzi o początek, rozpoczynamy o godzinie 16:18. I na tych pierwszych dwóch dniach, czyli poniedziałek, wtorek, będą głównie zawodnicy testowani, tacy, którzy przyjadą tutaj, między innymi z trzeciej ligi. Młodzi wyróżniający się zawodnicy, będziemy się im bacznie przyglądać i 20 już przyjeżdżają nasi zawodnicy i wtedy będą już treningi z całą kadrą. Pierwszy sparring najprawdopodobniej będzie albo 25, albo 26 z litewską drużyną Alitus. Później gramy ze Stomilem 30 czerwca, 4 lipca z Ełkiem, 7 z Jagiellonią i kończymy 14 meczem z Olimpią Zambrów. To jest taki wstępny plan. No, jeśli chodzi o ten szczegółowy plan treningów, no to już tam bardziej to chyba interesuje zawodników niż Państwa. Zapraszamy. Nastawia się Pan na jakąś ciężką orkę? Tak, zdecydowanie. Zawód trenera to nie jest łatwy zawód, także ja wiem doskonale, z czym to się je, wiem, że to jest ogrom pracy. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z kadrą szkoleniową i wiemy wszyscy, co nas czeka. To nie jest na pewno łatwe. A tym bardziej pierwsza liga, która jest niezmiernie wyrównana. Zresztą to po ostatnich rozgrywkach rok temu, czy nawet 2 lata temu było widać, że to do ostatniej chwili ta rotacja na tych miejscach premiowanych awansem, czy tych miejscach spadkowych, no to była wręcz niesamowita. No tam w każdej chwili każdy zespół był gdzieś tam zainteresowany albo w walkę o awans, albo w walkę o spadek. Zresztą no to już paradoksem było to, jak gdzieś w pewnym momencie Zagłębie Sosnowiec tak oglądało się za plecy rywali, bo już myśleli wszyscy, że zaraz będą się bronić przed spadkiem, tymczasem skończyło się ich awansem do ekstraklasy. No to jest szalona liga. Ale ten poziom piłkarski generalnie wyrównał się już praktycznie wszędzie, we wszystkich ligach. Jaki jest cel? Utrzymanie się w pierwszej lidze czy pogoń za ekstraklasą? Pogoń za marzeniami prędzej, a takie marzenia to wiadomo, że to było dla każdego zespołu grającego w pierwszej lidze, to marzeniem jest walka, włączenie się do walki o ekstraklasę. Natomiast my musimy się gdzieś tam trzymać mocno ziemi i naszym głównym celem podstawowym jest utrzymanie się, bo to musimy sobie zdawać sprawę, że na nowo ten zespół będzie budowany, łatwo nie będzie, jest bardzo krótki okres ten przygotowawczy w lecie, to są 4 tygodnie, tak naprawdę no nie jest łatwo, co zresztą poprzedni sezon też pokazał, bo tak samo był zespół budowany, tak, i jak wszyscy wiemy doskonale, początek nie był wymarzony, tak. Ja mam nadzieję, że gdzieś tam trochę lepiej nam pójdzie na początku, aczkolwiek no zdaję sobie sprawę, że ta budowa, proces budowy drużyny piłkarskiej trwa i nie jest łatwy. Także na razie myślmy o utrzymaniu, a zobaczymy co będzie. Zresztą generalnie ja zawsze zawodnikom też powtarzam, że można sobie gdzieś tam wyznaczać cele długoterminowe, ale dla mnie najważniejszy jest ten cel krótkoterminowy, czyli najbliższy mecz. Mnie nie interesuje to, co będzie za tydzień, za 2 tygodnie, za 3 tygodnie, bo świat jest tak skonstruowany, że za 3 tygodnie to odpukać mnie może nie być, tak, gdzieś tam. Więc skupmy się na tym, co jest najważniejsze, a najważniejsze dla mnie jest każdy najbliższy mecz. I w każdym najbliższym meczu będziemy na pewno walczyć o zwycięstwo.